Witam wszystkich bardzo serdecznie w 47 części przygód Edwarda Kenway, a także kontynuujemy wątek główny. Dobra, patrzymy co tu mamy. Gdzie mamy się udać? Do Kingston. Szybka podróż. Jedziemy dalej. Cieszę się, że już jestem z powrotem w wątku głównym. W międzyczasie znalazłem schemat na magazyny elitarne, te beczki wybuchowe, czy jak to się tam nazywa. Także dopakuję sobie tylko schemat. I nasza kawka dopakowana będzie w tym momencie w 100%. Gdzie jest pan sklepikarz? Jest. Dzień dobry, chciałem schemat wykorzystać. Dzień dobry. Ulepszenia. Dziękuję, chciałem kupić. Potwierdzam. Potwierdzam. I mamy magazyn. Kawka jest w 100%. Ja to muszę zobaczyć. Well done to my mind. Good day. To ja w ogóle wyzwał. Gdzie jest kawka? 100, 100, 100. Pięknie. Ulepszenie Edwarda. 37. Sakiewki. Dobra. Dobra, jedziemy. Mapa. Może jeszcze łowy na templariuszy najpierw. No tu tak naprawdę mamy wszystko zrobione. A kolejny klucz templariuszy by się przydał, bo mi się ten strój podoba i ja go chcę mieć. Także przywitamy się z panem. Mam nadzieję, że... A, była noc, jest dzień. Edward Kenway. I'm here to warn you of danger. And I'm Welsh. You all look the same to me. Dobra, także jedziemy dalej. My life is all danger. I may have brought it on you. Dobra. No i co się chichrasz, gościu? This means you owe me. As it happens, I could use a man to help free some of my friends. Slaves. Pomogę, pomogę, pomogę. Byle tylko dostać klucz. The hope of the Maroon. Doesn't sound like my business, mate. No jak, nie twoja sprawa, chłopie. All I need is for you to mingle with your countrymen. Listen to hints for where my friends are held. Fine. I'll see what I can do. Wolnie, kolegów, wolnie. A, podsłuchiwanie. Trzeba podsłuchiwać. Nie lubię misji z podsłuchiwania. Blisko, coraz bliżej. Nie chciałem ich zabić, tylko chciałem wskoczyć do stogu siana, proszę państwa. To jest kpina, chamstwo i drobnomieszczaństwo. Gdzie się mogę schować? Tutaj mam zrobić. Okej. Aha, to jeszcze 70 metrów. Chciałby się wynająć. Gdzie one są? Chodźcie tu. Jesteście gdzieś tutaj. O. Chodźcie, chodźcie. No chodźcie, panie. Spróbujemy powoli, delikatnie przejść.
wejść w teren, nie zabijając panów. No szybciej, panie, szybciej, proszę panią. Ach. Dobra. Jeszcze jedno podejście. Muszę obczaić w ogóle, co tu jest. Przyjdźcie. No chodźcie szybciej. Oj panowie, chyba zdrowo dali sobie strzelnik. Dziwnie idą. Let's have another round. Think this through. Are you buying? I just lost me job. Dobra. Kolejną podsłuchać przerozmowę, tym razem tutaj. Będą jeszcze gdzieś bliżej jakieś panie? Nie, bierzemy ten. Chodźcie, chodźcie dziewczyny. Przejdziecie za mną. Dobra, idziemy dalej. Chodźcie. No. Wejdź, ale przede mnie masz wejść. Gdzie reszta dziewczyn? Panajasz następny. Gdzie one są? No Edward, nie lep się do wszystkiego. Chodźcie dziewczyny, szybciutko. Za mało ich, kurczę, nie wiem czy się uda. O, jest z przodu dziewczyna. Whatever for? I don't know. Make an example of, or some such. Well, what did he do? Does he need to do anything? Sometimes examples just have to be made. Now isn't that just the truth? Ale ja nie wiem, czy ona jest cały czas w grupie, czy nie. Thank you.
Are we followed? We must warn the others. You got the information I need, mate. No! I've heard of your kind. Assassin, don't hurt me! All I want to know is where this slave is. Do you know of anyone being held? Especially... Please! Let me live! My wife and to children! Gadaj, come on, a nie. Then! Już. Out with it! Look near the windmill! Okay. See? Znam miejsce. Was that so hard? Bardzo dobra misja. Piękna synchronizacja, no coś pięknego. Lubię 100% synchronizację, się rzadko zdarza. Dobra, gdzie jest kontynuacja tego windmill? Wiatrak. Work your magic. Idźcie tam, dziewczyny, a ja już spadam. Idę do wiatraka. Potrzebny mi jest klucz asasynów. Kolejny. Czy wiatrak to chyba nie tutaj? Found your men. And I found where his brothers are kept. Help me release them. Oczywiście, że ci pomogę. I've settled my debt. Meddling with slaves is none of my affair. I doubt there's even a Templar behind it all. All affairs of freedom are assassins' affairs. What is your price? What? Klucz. A man without principle must be moved by coin. How much do you need? There is a key I'm looking for. Belongs to a set I've been stripping off Templars. The Templar keys? I thought they'd been destroyed. I'm not the only one who knows about them, then. If we find it, it's yours. You have a deal. Let's go get your friends. Dobra. Eskortu. Oj, to the będzie grubo, tak? Whores you called friends might help you now. Move along! What's this? Only survived? Thank you. Hurry to my bureau. Gdzie następny? To było łatwe. Tu widzę, nie będzie tak łatwo. Ale kluczyk asasynów się przyda. Już mam dwa. To byłby trzeci. No to przy okazji. Oj. Ha. Tu idzie. Cholera.
Ale ręce widzę. Thanks. Meet me at the bureau. Trzech niewolników i co teraz? Ej, gdzie żeś nawiał? No. Kluczyk, kluczyk, kluczyk. Where to next? That's enough work for one night. Or do you grow fond of it? That's it. No Templar. What about the key? The Templar did not show himself. Nie ma klucza. Next time. Kurde, już liczyłem na trzeci klucz. There is no next time. When you discover your conscience or admit how badly you want the key, there will be a next time. A jest setka? Pięknie, lubię to. Dobra, kontynuujemy wątek. O, złap kuriera. Gdzie jesteś? Edward, złaź stąd, cholera. Okej. Właśnie, czy ta tawerna jest tu zrobiona? Jest. Dobra. Jedziemy z misją główną. Magazyn jest pusty. O! Strzałki się uzupełniły. Bardzo fajnie. Zobaczymy, co dalej oferuje nam. O, tu cmentarz jest nawet, powiedziałem. Nie, tak, nie chowamy się teraz. Schowanego zabawa później. 150 metrów. Okej. Nie pamiętam, kurczę, co miałem zrobić, ale zaraz się zapewne dowiemy. Już niewiele. Gdzie jest mój cel? Kto to? Dobra. Co teraz? What news, Addy? Ale? This Barjon works for the Royal Arctic Company. Mój przyboczny. Tell him what you told me. I haven't seen the princess for 8 weeks or more, meaning she may soon be back. What else? I thought this Buck belonged to the other men who was asking about the princess this morning, so I told him that. What other men? Hottie sailor in plain rags and a gent with a scar just here. Where have they got to? Staying just round the corner, they said. Okay. I grew tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Hang in there, man. We're getting close. Zabij siłacze. Orzesz, cholera. Tutaj, tak? Dobrą stronę chociaż biegnę? Nie. O kurczę. Tak właśnie. Uzupełnimy strzałki. Kup amunicję. A kule moździerzowe kupimy. Nie to chciałem, ale dobra, no. Wygląd kawki. O, w sumie statek mamy rozbudowany w pełni, dlaczegoż by nie? To tak przy okazji. A co możemy sprzedać? Cukier sprzedaj. 1600 się przyda. Rum sprzedaj. 200, pięknie. 180 tysięcy znowu mam. Aha, koło sterowe do kawki. Słuchaj, po co mi się pokazuje mój statek? May fair winds favor you, sir. O, weźmiemy panie. Lead on.
keep them busy. All right. Stand still. Nie wiedziałem, że jak wyciągnę broń. Dawaj, to nie są siłacze. Ej, nie. Proszę, proszę, tak, poznaj moje ostrze. Dziękuję. Zdążył. Ale nie Edward. A siłasze to są ci z siekierami, dobra. Gdzie mamy jakiegoś... Ładnie go przewitam ostrzem. Tu są chyba gdzieś drugie drzwi. Muszę tego dzwonka się pozbyć. Gwizdu, gwizdu! Podejdź, podejdź. Halo. Chodź tu. Dziękuję. Dzień dobry. Dzwon alarmowy, udało się. Gdzieś słyszę skrzynię. Może mi się wydaje. Jest siłacz. Jak do niego podejść? To jest dobry pomysł, strzałka szaleństwa. Oj nie, teraz nie, teraz nie, teraz nie, proszę cię, teraz nie, teraz nie.
Cholera, nie dzwoń! Ach! No, żeż cholera. O, no dobra. Było blisko. Wiem, jak podejść, żeby mnie nie wykryli. Dobra. Wiem, co muszę zrobić. Trzeba ich samych się pozbyć po prostu. Niech oni się sami pozbędą. Tak, 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 pobiegnij, nie tutaj. Tak, zabij gościa. Jest siłacz. Drugiego siłacza. Ale znajdź sobie kogoś i zabij go. Tylko nie mnie. Nie, 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 tu nie idź, proszę pana. Nie, 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 nie. Ale znajdź kogoś. No nie szkoda, żeby samemu zginąć. O tak, tych zabij. Dobra, ten tego szlak trafił. Cholera, uciekł mi, no. Dawaj, dawaj. Zgarnij kogoś. Zaraz zniszczymy dzwon alarmowy, ale najpierw... Zabij kogoś, zabij! Gdzie? Do góry idź. Muszę się tego dzwonu dostać. Jest tylko... Nie niż tego. Jak? Cel nie żyje. Skąd ja miałem to wiedzieć?
Nie, no nie, no szkoda, dobra. Stay put. Let them have it. That's to be simple. Spróbujemy inaczej. Jak śledź. Have you alerted the men? We're short on time. Aye. There'll be two soldiers waiting for us at the crossroads. Very good. If you don't mind me asking, sir, what's the meaning behind these blood samples we're taking? Torres tells me that blood is required for the observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to, say, spy on King George, then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small drop. No, żeż. O cholera, no nie jest to takie łatwe. Observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to,
say, spy on King George, then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. Does Torres mean to spy on me, then? For I've just given him a sample of my blood. As have I, Captain Hornigold, as will all Templars. It is a measure of insurance. And trust, I reckon. Yes, but fear not. Torres has shipped our samples to a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Aye, sir. I suppose it's a small price to pay for what the Templars have given me in return. Precisely. Governor, when you hunted pirates in Madagascar, what methods were there? I believe it was my charisma that persuaded them. Violence and threats should always be a last resort. In Madagascar, I offered those pirates take a pardon and return to England penniless but free men. Or be hanged by the neck until dead. Just as you did in Nassau. Precisely. A pity Commodore Chamberlain did not live to see my thorough success. It's not like you to blow. Mam nadzieję, że się tym razem uda. Za celem. Da się wytworzyć teraz strzałki. Wytwarzanie, mam nadzieję, że się da. Się przydać. W normalnych warunkach to bym je kupił. Tylko mi się nie odklejcie teraz, dziewczyny. Grandmaster, welcome. Buenas noches. What have you learned? The princess was taken by pirates 6 weeks ago, and so far as we know, the sage Roberts was still aboard. Very good. It is something. And what measures are you taking to recover the princess from these pirates?
Captain Hornigold has dispatched some of his best men to ensure the Sage's capture. One of the Sage's best. Africa, Your Excellency. Dobra, bardzo. The winds do not favor them. I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. One of my slave galleys would be more than capable of making a swift journey. Slave galley? Come on. I asked you to divest yourself. I failed to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved inspires the mind to revolt. But enslave a man's mind, and his body will follow on. Naturally. A fair point, Grandmaster. Nie. Jezus, masakra, nienawidzę misji z podsłuchiwaniem. No co, i teraz już mnie wykryją od razu. Africa, I concur, Grandmaster. Desynchronizacja i desynchronizacja cały czas. And what measures have been taken to recover the princess from this pirate? Captain Hornigold has dispatched some of his best men to ensure the thing's capture. Za szybko. No idźcie, chłopaki. Captain Hornigold has dispatched some of his best men to ensure the Sage's capture. What of the Sage's present location? Africa, Your Excellency. Africa? Nie, no bez jaj. Coś czuję, że ja tę misję zrobię poza tym, bo to no, będziemy przechodzić to 20 tysięcy razy. Jeszcze raz próbuję i robię przerwę. Africa, Your Excellency. Africa? By God. The winds do not favor them. I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. One of my slave galleys would be more than capable of making a swift journey. Slave galley? Captain, I asked you to divest yourself of that sick institution. I failed to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved inspires the mind to revolt. But enslave a man's mind. Nie, dobra. Słuchajcie, muszę zrobić przerwę, bo to jest bez sensu. Takie ganianie tam jest powrotem za celem. Także przejdę to poza live'em i idziemy dalej. Na razie, cześć.